mam nadzieję, że Państwo czekali. Ja również przyznaję szczerze, że czekałem i to czas jakiś. W związku z tym, że mówię do Państwa z Krakowa, to wiem, że Kraków również czekał, ale mam nadzieję, że to nie jedyne miasto, które czekało na to wydarzenie, bo mam nadzieję, że takim wydarzeniem będzie książka, której autorka jest dzisiaj z nami w ramach cyklu spotkań Instytutu Reportażu, tym razem we współpracy z wydawnictwem Znak, które to wydawnictwo Znak opublikowało książkę zatytułowaną Szymborska, Znaki Szczególne, Biografia Wewnętrzna. Autorką tejże książki jest Joanna Gromek-Ilk. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Joanno. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że będę miał przyjemność to spotkanie poprowadzić. Nazywam się Łukasz Wojtusik, na co dzień jestem dziennikarzem, zazwyczaj dziennikarzem radiowym. A w związku z tym, że od jakiegoś czasu, czyli od lat 20 mieszkam ponad w Krakowie, to jakby też jako dziennikarz miałem przyjemność kilka razy panią Wisławę, ale tylko zawodowo, jako wypełniając obowiązki dziennikarskie, spotkać. Ale nie o tym będzie ta opowieść. Dzisiaj przedstawimy zaledwie kilka tak naprawdę moim zdaniem ciekawych wątków, żeby państwa w związku z tym, że to premiera, pozostawić z niedosytem, no bo nie na tym polega spotkanie, żebyśmy państwu wspólnie z autorką wszystko opowiedzieli. Szanowni no, Państwo, nie dali rady. Tak, to prawda, to prawda. Szanowni Państwo, jako prowadzący mam ogromną prośbę, byście, witam Hanie, Agnieszkę, Iwonę, Annę, Iwonę, Olgę, Antoniego, panią Monikę, panią Magdalenę. Dzień dobry, dobry wieczór. Możecie się Państwo z nami witać, wpisując komentarze. W tych komentarzach od razu także, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, prosiłbym o zadawanie ich. Pani Joanna będzie je również widziała. Ja będę część z tych pytań wybierał i mam nadzieję wplatał w narrację naszej dyskusji. Wisława Szymborska, pisze pani o tym kilka razy w książce, miała taki bardzo sprytny sposób na dziennikarzy i dziennikarki, że w czasie wywiadu potrafiła powiedzieć: o tym nie będziemy rozmawiać. Albo mówiła, to jest zresztą fragment z poprzedniej opowieści biograficznej, na którą zresztą pani wielokrotnie się powołuje, mówiła: o tym opowiem, o tym będziemy mogli opowiadać, czy będziecie mogli opowiadać po mojej śmierci. A minęło już trochę czasu od śmierci Wisławy Szymborskiej, minęło też trochę czasu od zamiaru, który pani powzięła, by o niej coś napisać. Wiem, że ta opowieść miała być na początku zupełnie inną opowieścią. To miała być powieść o młodzieńczych latach Szymborskiej. Dlaczego nic z tego nie wyszło? No, wie pan, no, być może dobrze, że nic z tego nie wyszło. Żałuję. ale po prostu wydawnictwo nie było zainteresowane tym. Myślę, że gdyby jakiś bardzo znany powieściopisarz zaproponował, to zabrzmiałoby to trochę inaczej. Ale z kolei moje szczęście polegało na tym, że zaproponowano mi, żebym zamiast tej powieści, co to nie wiadomo jaka by była, spróbowała napisać biografię. No i spróbowałam. No, ta próba zajęła mi 5 lat i myślę, że gdyby nie... No, łagodna perswazja ze strony wydawcy, to zajęłabym jeszcze następne 5 lat, dlatego że wbrew moim obawom początkowym materiału na temat życia Wisławy Szymborskiej jest bardzo, bardzo dużo. Jest to materiał niezwykle interesujący. Materiał znajduje się w całości w tej chwili w depozycie pracowni rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Tam za zgodą Fundacji Szymborskiej, spadkobiercy poetki, można czytać korespondencję Wisławy Szymborskiej. Korespondencję, czyli jej listy, ale przede wszystkim listy do niej. I to jest fascynujący zbiór, to znaczy przede wszystkim sam jego kształt jest niezwykły. Sam spis adresatów czy nadawców zajmuje 45 stron maszynopisu bez interlinii. To są same nazwiska. Więc proszę sobie wyobrazić, ile osób nawiązało bądź utrzymywało kontakt korespondencyjny z Wisławą Szymborską. Trudno po prostu w to uwierzyć, nawet biorąc pod uwagę to, że ona żyła długo, była pracowita i lubiła pisać listy. Oczywiście, że część tego to są listy, które zostały przysłane jako gratulacje po Nagrodzie Nobla, ale również znaczna część to są listy od osób, które utrzymywały z nią i z którymi ona utrzymywała
ciągły kontakt. To jest zupełnie niezwykłe. Biografia, dokument, trochę pani o tym powiedziała. Zresztą w tej książce, za co ja bardzo serdecznie dziękuję, znalazła się także bardzo obszernie opisana korespondencja z Kornelem Filipowiczem, ale przede wszystkim z Adamem Włodkiem, który moim zdaniem jest jedną z najważniejszych opowieści tej pani opowieści. I teraz pytanie do pani jako do osoby, która no właśnie kompletowała te wszystkie rzeczy i próbowała je ułożyć jakąś w opowieść. Jak pisać biografię, bo przyznaję, że moje pierwsze wrażenie po lekturze było takie, to jest bardzo uczciwa biografia. Bardzo dziękuję. Jak pisać biografię, jednocześnie patrząc krytycznie, ale nie oceniając swoich bohaterów? Wie pan, to jest chyba najważniejsze pytanie, jakie musi sobie zadać biograf. Czy będzie w stanie być po stronie swojego bohatera? Ja tutaj miałam to o tyle ułatwione, że znałam Wisławę Szymborską i no, niezwykle ją lubiłam. Była to dla mnie bardzo ważna osoba. Ja nie byłam jej przyjaciółką, ale tak się składało, że obracałam się w tym samym towarzystwie, powiedzmy. I widywałam ją co najmniej kilka razy w ciągu roku. Więc wiedziałam, że będę po jej stronie, ale to jeszcze jest mało. To znaczy, żeby pisać uczciwie biografię, to trzeba naprawdę spróbować sobie wyobrazić, że jest się tym kimś i odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja bym zrobiła w tej sytuacji. I to pytanie okazało się dla mnie niezwykle trudne, szczególnie wtedy, kiedy pisałam o latach 50. i o stalinizmie. Spodziewałam się, że tak właśnie będzie. I zaczęłam pisać w ogóle od tego rozdziału o stalinizmie, w związku z czym napisałam 7 wersji tego rozdziału, a przy redakcji napisałam go jeszcze raz. I naprawdę wynikało to nie z tego, że materiał był ubogi albo taki, albo siaki, tylko po prostu bardzo trudno było mi zrozumieć, jak to się stało, że osoba tak bystra, inteligentna, zdystansowana do siebie popadła w tę koszmarną ideologię. Ale myślę, że pożytek dla mnie z pisania tej biografii jest taki, że mniej więcej sobie wyobrażam, jak to się mogło stać. I mam nadzieję, że w książce też udało mi się to opisać. Bardzo się starałam, żeby to nie było tak, że ja będę broniła Wisławy Szymborskiej przed zarzutami o akces do stalinizmu, bo to przecież nie o to w ogóle chodzi. Tylko właśnie chciałam, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak to często w życiu bywa, że człowiek chce dobrze, a robi źle. No, trudno sobie wyobrazić bardziej zwyczajną ludzką sytuację. I niestety ona dotyczyła również Szymborskiej w tej właśnie kwestii. Kiedy już udało mi się napisać ten rozdział o stalinizmie, to później już była bułka z masłem po prostu. Dlatego, że ona była osobą niezwykle sympatyczną i jej relacje z ludźmi były przyjazne, ciepłe, empatyczne. Więc o tym się naprawdę przyjemnie pisze. O tych relacjach jeszcze powiemy i o tym zachłyśnięciu się stalinizmem i o jego powodach, bo trochę pani próbuje tą historię opisać, a ja jeszcze z dziennikarskiego obowiązku muszę zapytać panią, bo pewnie nie wiem jak naszych widzów, mam nadzieję, że ich to również podobnie jak mnie interesuje, ale o pani spotkanie z Wisławą Szymborską. To jest 1983 rok, z tego co pamiętam. Spotkanie Klub Inteligencji Katolickiej. Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz, jak pani pisze zresztą w książce, są takimi niepisanymi, nieoficjalnymi mecenasami tego tworu i doradzają, kogo jeszcze i skąd ściągnąć. I wchodzi pani do Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie i wpada pani jako na pierwszą osobę na... Na Wisławę Szymborską w moherowym berecie na głowie. Wisławę Szymborską, poetkę, której poezję czytałam od wielu, wielu lat, którą uwielbiałam, ceniłam i tak dalej. I widzę osobę, wie pan, no to jest takie zderzenie wyobrażenia o tym, kim jest poetka, jaka jest poetka, z rzeczywistością. Wisława była bardzo zwyczajną osobą.
znaczy nikt z nas, jak sądzę, również i Państwo, nie macie wątpliwości, że była osobą niezwykłą jako poetka. Natomiast w życiu na co dzień no, była po prostu uosobieniem zwyczajności. Zachowywała się w sposób naturalny, nie celebrowała swojej obecności. Ubierała się zwyczajnie, no, naprawdę wtapiała się w tłum. To było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Ale oczywiście ta zwyczajność prysła w momencie, kiedy zaczęła czytać swój wiersz, no bo wtedy już nie była taka bardzo zwyczajna. Oj, tych wierszy także trochę jest w pani biografii, choć i słusznie, uważam, że to słuszny wybór, jeżeli cokolwiek mogę oceniać, że nie pokusiła się pani o to, o co można by podejrzewać osobę, która będzie pisała, że nie jest to taka analiza tylko i wyłącznie przez twórczość, bo tym zajmowali się już inni specjaliści, literaturoznawcy. Ja bym chciał teraz trochę chronologicznie przyglądając się tej biografii zapytać panią, wyciągając pewne wątki o rodziców Wisławy Szymborskiej, którzy także pewną część zajmują w tej opowieści, no bo jakże mogłoby być inaczej w przypadku oczywiście biografii. Czy Szymborska otrzymała tak zwane przedwojenne wychowanie, bo trochę o tym w książce jest? Oj tak, myślę, że tak, że rzeczywiście nie dość, że otrzymała, ale i zachowała je. To znaczy takie zasady wpojone w dzieciństwie były dla niej ważne również w późniejszym życiu. Jej rodzice byli, małżeństwo było aranżowane, co jest bardzo zabawne z dzisiejszej perspektywy, ale byli bardzo chyba szczęśliwym związkiem, pisali do siebie cudne, czułe listy, to znaczy zachowały się niestety tylko listy pana Szymborskiego do pani Szymborskiej, jeden list pani Szymborskiej, ale pan Szymborski, pan Wincenty miał piękny charakter pisma, uczył się pewnie w szkole kaligrafii, zwracał się do żony z wielką czułością, naprawdę czytałam te listy z przyjemnością. Dom Szymborskich przechodził przez kilka miejsc. Najpierw mieszkali w Zakopanem, później mieszkali w Kórniku pod Poznaniem, później mieszkali w Toruniu i kiedy Wisława miała chyba 4 lata, przenieśli się do Krakowa. I tutaj już pozostali. Wisława i jej starsza siostra Nawoja chodziły do szkół krakowskich, najpierw do takiej szkoły ćwiczeń imienia Jotejki, później chodziły do sióstr Urszulanek, do gimnazjum i wydaje mi się, że prowadziły, może nie zupełnie, można powiedzieć, że obie prowadziły, każda z nich miała swoje osobne życie, ale prowadziły pogodne, spokojne, dziecięce życie pełne zabaw, koleżanek i tak dalej. Co się niestety wszystko skończyło w momencie, kiedy zmarł pan Wincenty Szymborski. Zmarł przedwcześnie, najprawdopodobniej z powodu stresu wywołanego utratą renty. Ponieważ on jako wieloletni zarządca dóbr zamojskich był rentierem, otrzymywał dość przyzwoitą rentę od fundacji Kurnickiej, ale ta fundacja splajtowała i najpierw mu tę rentę zmniejszyli, a później mu ją całkowicie odebrali, odbierając rodzinie no, środki do życia. I pan Szymborski zmarł, pani Szymborska została z dwiema córkami i z kłopotami finansowymi. Bardzo dzielnie sobie z tym radziła, no niemniej jednak dla Ichny, bo na Wisławę, która miała naprawdę na imię Maria, mówiono Marychna w domu, czego spieszeniem było Ichna, dla Ichny to był w jakimś sensie koniec świata, ona była bardzo związana ze swoim ojcem i była taką córeczką tatusia, jak sądzę. Natomiast jej siostra była raczej podporządkowana mamie, była bardziej taka rzeczowa, no, praktyczna i tak dalej. Wisława Ichna była przez ojca bardzo hołubiona ze względu na jej zdolności literackie.
w cudzysłowiu oczywiście, bo no, trudno mówić o zdolnościach literackich osób w wieku lat 5 czy 7. Zabawiała rodzinę tworzeniem wierszyków przy różnych okazjach. Imieniny, imieniny cioci, laurka dla mamusi. To wszystko mieściło się w granicach normalnych występów dziecięcych, ale jej ojciec, no nie wiem, jego to bawiło. Myślę, że cieszyło go to też, że ona próbuje w taki sposób być zabawna i płacił jej za te wierszyki, płacił jej również za rysunki, również mama dała się namówić, co możemy obejrzeć na rysunkach, ponieważ no, jakiś tam rysunek przedstawiający, nie wiem, góralkę w stroju ludowym, z tyłu jest podpisany, mamusia kupiła za 10 groszy. No więc no, takie dzieciństwo to nie jest takie złe, prawda? Natomiast właśnie Wisława Ichna musiała przeżyć szok, kiedy zmarł ojciec i kiedy życie nagle stało się bardzo ciężkie z powodu kłopotów finansowych, ale też i z powodu, myślę, jej trudnych relacji z matką, bo wygląda na to, że te relacje nie były najlepsze. Z takim można wyciągnąć wniosek na podstawie listów. Ona jako dziewczynka była dość zbuntowana, ale też wydaje mi się, że dość szybko nauczyła się, że lepiej jest nie walczyć, że lepiej jest obracać wszystko w żart. Co miało całkiem sympatyczne konsekwencje w dalszym jej życiu, ponieważ miała kolosalne poczucie humoru i miała taki wyćwiczony dowcip i w różnych trudnych sytuacjach potrafiła właśnie no, nie toczyć sporów o pietruszkę, tylko obrócić coś w żart, rozwiązać konfliktową sytuację w taki sposób, żeby nikt nie miał poczucia, że no właśnie odniósł porażkę albo został znieważony. Dużo rzeczy da się obrócić w żart. Myślę, że taka myśl jej towarzyszyła w życiu, szczególnie w takich sytuacjach właśnie trudniejszych, konfliktowych. Tak sobie myślę. A ten żart, ironia, pewien dystans także, z którego przyglądała się rzeczywistości, to może wynikać, bo mam wrażenie, że taki cień sugestii w tej pani opowieści się pojawia z tej właśnie relacji, skoro o relacjach rozmawiamy z ojcem, który no jakby też tak ją trochę, myślę, z pani powiedziała, do tego namawiał. Tak mi się wydaje i on chyba był bardzo takim racjonalnym człowiekiem, miał takie podejście racjonalne do rzeczywistości, był wielbicielem encyklopedii. Wydaje mi się, że Wisława też wiele dobrego z tego wyniosła, to znaczy ona była, jak sądzę, w dużym stopniu taką konstrukcją racjonalną, oświeceniową być może. Bliskie były jej rzeczy związane z antykiem, to znaczy na przykład aforystyka antyczna. To wszystko pozwala zachować dystans do aktualności, prawda? Kiedy jakąś myśl próbuje się zmienić w aforyzm, to wiadomo, że trzeba odrzucić wszystko to, co jest zewnętrzne, co jest przypadkowe, co jest chwilowe i zostaje tylko taka esencja. Ona bardzo często posługiwała się, moim zdaniem, w swojej poezji właśnie takim zabiegiem, że oczyszczała tę myśl z kolejnych elementów, ale nie tak, żeby powstawał abstrakt, tylko żeby właśnie powstawał jakiś rodzaj syntezy, no właśnie aforyzm. To teraz o innej relacji powiedzmy, o relacji z wojny. Idąc dalej chronologicznie, ten czas wojny jest kolejnym ciekawym elementem pani opowieści. I tutaj co ciekawe, ja sobie pozwolę, jeśli pani pozwoli i państwo pozwolą na krótką dygresję. Przyznaję się szczerze, że w ostatnim czasie sporo biografii czytam i czytałem i w wielu biografiach pojawia się taki podział dotyczący, taki kazus dotyczący samej relacji z wojny. To znaczy spora część bohaterek biografii widzę, Irena Kwiatkowska, no właśnie gdzieś nie wymazuje tego okresu, ale gdzieś jakby w ogóle o nim nie opowiada. I mam wrażenie, że Wisława Szymborska należała właśnie do tego typu, tak to trochę pani prezentuje, do tych, którzy mówili po prostu wojna była i nie ma już
Znaczy, że jakoś nie ma języka, bo takie odniosłem wrażenie po lekturze pani opowieści biograficznej o Szymborskiej. Ja myślę, że na pewno tak było, jak pan mówi. Wisława sama mówiła, że ona nie chciała pisać o wojnie, o okupacji ze względu na to, że inni zrobili to lepiej. Mhm. Herbert Różewicz, te nazwiska przy tej okazji padały. Ale ja myślę, że to jeszcze jest, być może, to są moje domniemania oczywiście, bo niewiele wiem na temat tego, co się działo z nią w czasie okupacji, tak naprawdę z jej przeżyciami, z jej psychiką. Ale wydaje mi się, że czasami taką reakcję milczenia wywołuje trauma. I być może tak było w jej przypadku. Ona jednak była po prostu, no, powiedzmy sobie, starszą nastolatką w momencie, kiedy wybuchła wojna i w czasie okupacji. Nie było już ojca, który stanowił jakiś taki parasol, prawda, i oparcie. One musiały sobie, we trzy kobiety, poradzić no, naprawdę z okropną sytuacją, bo w ich kamienicy, w której mieszkały, w pierwszych dniach wojny trafił pocisk. Szczęśliwie tak, że tylko dokonał jakiegoś zniszczenia tam na strychu i zburzył komin. Nie były to jakieś większe straty, ale proszę sobie wyobrazić, że wybucha wojna i nagle trzeba znaleźć kogoś, kto naprawi dach. Tu trwają działania wojenne. Kamienica była w pobliżu dworca, który w Krakowie oczywiście wojna nie wyglądała tak jak w Warszawie na przykład, ale też nie była przyjemna. Dworzec był bombardowany, więc wszystkie szyby z okien poleciały w całej kamienicy. Też trzeba było coś z tym zrobić. Szła jesień, a one nie miały pieniędzy, nie miały właściwie w nikim oparcia. Pani Szymborska miała rodzinę, ale ta rodzina nie mieszkała w Krakowie, więc mieszkała w Pochninie, tak bardzo daleko, ale to w czasie okupacji to wszystko się robi trudne. Ja myślę, że dla Ichny, która dodatkowo jeszcze, o czym wspominała już rozmawiając ze Szczęsną i Bikont, widziała te wozy jadące, wiozące rannych, gdzie krew się sączyła spod bandaży i tak dalej. Dla wrażliwej dziewczynki to mogło być straszne przeżycie. I o ile na pewno później, tak jak i wiele osób, przystosowała się po prostu do tego życia w okupacyjnym świecie, o tyle ten początek wojny mógł nią wstrząsnąć do tego stopnia, że nie miała ochoty w ogóle o tym później mówić czy pisać. Tak sobie wyobrażam. Dlatego, że to jest rzeczywiście zastanawiające, że ona tak jakby w ogóle wymazała ze swojego życia ten okres. I jedyny dokument pisany z tego czasu, jaki pozostał, a mamy cały szereg różnych jej wierszyków, listów, zapisków z dzieciństwa, z okresu przedwojennego, to z okresu okupacji pozostało jedynie pelemele, czyli taki rodzaj pamiętnika, do którego wpisywali się jej znajomi, koleżanki, koledzy. Szkolni i nie tylko szkolni. Więc to jest zastanawiające. I jedna kartka pocztowa, którą do niej napisał jej kolega w tym czasie. No, nie jest możliwe, żeby jej życie zamarło. Ona po prostu te wszystkie rzeczy albo zniszczyła, albo wyrzuciła, albo po prostu się nie zachowały. Ale rzeczywiście to jest taka biała plama w jej życiorysie. I jedyne, co można wnioskować o jej myślach, wyobrażeniach, to na podstawie tego pelemele, gdzie daje się rozpoznać, które na te pytania, można rozpoznać po charakterze pisma, które są jej. No, jest to świadectwo dość wątłe, tym bardziej, że to wszystko jest żartem, jest z ironią, jest z dystansem, więc tak naprawdę no, nie chciała chyba, tak myślę, że nie chciała. Już na tyle miała świadomość jako nastolatka i młoda kobieta, że nie chciała, żeby ktokolwiek wiedział, co ona wtedy przeżywała. No dobrze, a potem chciała coś zmienić po roku 45. Zmiana polega u niej również na tym, że oto
z pracy na kolei, bo tutaj gdzieś cała jej rodzina została osadzona w tym kontekście, również tak, ze względu na przeszłość rodzinną, dostaje propozycję wyjścia w świat, wrzucona jest w świat, czy też sama się wrzuca w świat literacki. No i tutaj pojawia się ważna bardzo kwestia. Pojawia się takie zdanie w wywiadzie, którego udziela, i pani go cytuje, Wisława Szymborska, która mówi, odnosząc się właśnie do stalinizmu, że każdy ma w sobie takiego diabła, na jakiego sobie zasłużył. No, ki diabeł namówił Wisławę Szymborską, pociągnął ją do tego, by uwierzyć. Bo ja, czytając pani biografię, byłem w stanie uwierzyć, bo dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, mam wrażenie, w żaden sposób, żebyście państwo mnie też dobrze zrozumieli, to jest tylko i wyłącznie moja ocena czytelnicza, że w tej biografii pokazuje pani i stara się balansować, też pokazując, że ludzie mieli wtedy różne drogi i że z dzisiejszej perspektywy już bardzo trudno nam jest jednoznacznie oceniać właśnie to, o czym jest też trochę ta książka, tą biografię wewnętrzną, czyli to wewnętrzne poczucie, dlaczego zrobiło się tak, a nie inaczej. Ale jak pani myśli, jako osoba, która przestudiowała bardzo dogłębnie życie Wisławy Szymborskiej, co ją pociągnęło? Ki diabeł, ki czort? Ach, ona mówiła, ten cytat odnosi się do zaangażowania jej bezpośrednio do partii. I to nazwisko Adama Polewki niewiele dzisiaj komukolwiek mówi. Do partii właśnie wciągnął ją Adam Polewka, wcale nie Adam Włodek. Ale była to jednak postać troszkę, rzekłabym, troszkę kabaretowa. Nie obrażając pamięci Adama Polewki, który na pewno miał jakieś zasługi, ale akurat tutaj w tym kontekście Wisława to rozpatrywała. Ja zastanawiałam się rzeczywiście, jak to się stało i czemu ona dała się wciągnąć w ten komunizm, ale myślę, że ona po pierwsze, jeżeli się dała wciągnąć, to nie w komunizm, po prostu dała się wciągnąć do pracy w gazecie. I do tej pracy w gazecie zaangażował ją Adam Włodek, który w tym czasie tworzył taki dodatek literacki do Dziennika Polskiego, który się ukazał, dobrze mówię, nie mylę gazety, Dziennik Polski to był. Tak. I po prostu szukał kogoś do pracy. I po tym, jak ona pojawiła się w redakcji, przyniosła swoje wiersze do druku, te wiersze ukazały się po pewnych tam perypetiach, przyszła odebrać honorarium i wtedy w ten sposób spotkała się z Adamem Włodkiem, zaczęli rozmawiać. Rozumiem, że nie bez znaczenia było również to, że była piękną młodą kobietą, a Adam Włodek był krakowskim Don Juanem i co trudno uwierzyć, patrząc na jego zdjęcia. Bardzo się nad tym zastanawiałem. Tak, ja też. Ale w każdym razie ona się zdecydowała na pracę w gazecie. No a że to była gazeta taka, jaka była, ja myślę, że ona nie do końca miała świadomość, jaka to była gazeta, a w tym innej nie było. Więc to ten wybór... To na pewno na początku nie był wcale wybór ideologiczny, tylko ona po prostu dostała pracę. Jak przez całą okupację żyły z jej marnej pensji urzędniczki kolejowej i z wypieku ciast i wyrabiania nugatów, które sprzedawały na dworcu, to ta comiesięczna pensja dziennikarska to dla niej po prostu było szczyt szczęścia. I myślę, że dłuższa chwila minęła, zanim się zaczęła zastanawiać, co poza tym jest z tym związane. No, ale ta chwila minęła i Adam Włodek nie pozostawiał jej wątpliwości co do tego, w co ją zaangażował i pisał do niej w listach na przykład, czy czytałaś Gałczyńskiego, Bermana, Żółkiewskiego. No, wymieniał nazwiska, z których w tej chwili tylko Gałczyński mówi cokolwiek, komukolwiek, ale w każdym razie bardzo ją zachęcał do lektury tekstów takich bardzo zaangażowanych, prokomunistycznych i tak dalej. Na ile skutecznie, tego nie wiem. Na pewno jego zapał ideologiczny był większy niż jej. I jego zapał ideologiczny jednakowoż też dość szybko opadł.
Adam Włodek, wbrew temu, co o nim większość ludzi myśli, jako jeden z pierwszych pisarzy wystąpił z partii i dość szybko stracił te złudzenia. No niemniej jednak właśnie Wisławę do tej partii zaangażował i czy na ile ona była zaangażowana, trudno powiedzieć, bo ona była dość oszczędna w wyrażaniu swoich opinii w tej korespondencji. No natomiast jego listy są pełne tak z dzisiejszego punktu widzenia kabaretowego zapału młodego ideologa, że naprawdę trudno je czytać poważnie, ale oczywiście one były bardzo poważne. Jest w zasadzie jeden list, który przytacza pani w całości, tak rozumiem, lub prawie w całości. I to jest właśnie ten list, 57 rok z tego, co pamiętam, kiedy Adam Włodek również w takiej płomiennej mowie w liście argumentuje bardzo klarownie, dlaczego jego ideały rozeszły się z ideałami partii i chce wystąpić właśnie z partii. Ale to znajdziecie państwo już szczegółowo w tej książce, o której rozmawiamy. Witam wszystkich z Państwa, którzy dołączyli. Wiem, że i to lubię jednak w spotkaniach online. Wolałbym się z Państwem spotkać i z autorką w jakiejś kameralnej przestrzeni, w rzeczywistości no, takiej nie online'owej, ale to jest akurat duży plus, że dzięki Instytutowi Reportażu, którego stronę śledzicie Państwo na Facebooku, możemy powiedzieć, że na przykład mamy pozdrowienia z Nowego Jorku, z Colorado, z Kalifornii, przepraszam, z Michigan, Wrocław, Boston. Warszawa, Boston, Kraków, no nie tylko Polska, Bruksela tam się też z tego co pamiętam pojawiła. Jeżeli macie Państwo jakieś bardzo konkretne pytania, to, to bardzo bym prosił o ich podawanie. Oczywiście. Tak jest. Pojawiło się tutaj pytanie, które może się chyba teraz pojawić, dlaczego Ichna zamieniła się w Wisławę? A, no to chyba był jej, to był jej wybór, to znaczy Wisławą mówił do niej Adam Włodek, ale myślę, że pewnie wcześniej któryś z kolegów też się tak do niej zwracał. To jest w ogóle bardzo dziwna historia. Ja może zacznę od tego, że obie siostry zostały przez rodziców ochrzczone imieniem Maria. Pierwsze imię obydwu sióstr było Maria. To jest dość dziwne. I o ile Nawoja, która miała na drugie imię Nawoja, była od nowości Nawoją, Nawojką, imię dość kłopotliwe, jeśli chce się utworzyć jakieś spieszczenia, więc ona sama próbowała, ale to bardzo to zabawne było. Natomiast Wisława jako dziewczynka była Marią, Marychną, Ichną. I dopiero kiedy dojrzała, to zaczęła używać imienia Wisława. Było to imię bardzo poetyckie. Mężczyźni zwracali się do niej Wisło, Wisełko. No, bardzo wiele wersji tego imienia było. To zresztą dawało później w listach, to widać do poszczególnych postaci, o których pani opowiada, twórców i twórczyń, że też bawili się jej imieniem, jak to była taka zabawa literacka. Myślę, że ona się też tym trochę bawiła, stąd ten wybór. Ale tak na serio zmieniła imię, zmieniła kolejność imion swoich w Urzędzie Stanu Cywilnego chyba w 71 roku. Czyli wyciągnęła konsekwencje z tego, że przez wiele lat wszyscy do niej mówili Wisławo. I to jest fajny, wydaje mi się, fajny taki moment w życiu młodej kobiety, kiedy mówi sobie: no dobrze, koniec, już nie jesteś Ichną, już nie jesteś tą dziewczynką, która może sobie na wszystko pozwolić i przed którą cały świat stoi otworem, teraz jesteś Wisławą, kobietą twórczą, odpowiedzialną, wolną, niezależną, no z wszystkimi konsekwencjami. Dobrze, to skoro pojawiło się to sformułowanie, ten ciąg, wolna, niezależna, itp., itd., to muszę dotknąć tego wątku, on jest króciutki. Życie literackie, Wisława Szymborska była z nim związana jako redaktorka przez wiele, wiele lat i trochę pani daje taki sygnał czytelnikowi, że to w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest też książka, oprócz tego, że o relacjach, to też o czasach. I to był taki czas, kiedy
Wisława Szymborska, jeśli dobrze zrozumiałem, była w zasadzie jedyną kobietą w tej obsadzie redaktorskiej i otaczała się mężczyznami. Pierwsze pytanie jest takie, czy to prawda? Tak, a to drugie prawda. pytanie jest takie, czy możemy powiedzieć, że Szymborska była mistrzynią flirtu? Myślę, że możemy. Jeszcze odpowiem na to pierwsze pytanie, dlatego że to jest prawda w określonym czasie. Później to się zmieniło, ale oczywiście. Było w krońce filmowej, w polskiej krońce filmowej, która już niestety nie istnieje, pojawił się taki materiał na dziesięciolecie życia literackiego, czyli to był rok 60. któryś, początki lat 60. I wykonano zdjęcie wszystkim redaktorom pod pomnikiem Adama Mickiewicza. I byli tam sami mężczyźni i tylko Wisława Szymborska. Na pewno w życiu literackim pracowały kobiety, z całą pewnością były to korektorki, sekretarki, panie w księgowości i tak dalej. Natomiast do pewnego momentu rzeczywiście Szymborska była jedyną redaktorką. A nawet mówiło się, że była redaktorem działu poezji. Nie było redaktorki, była pani redaktor działu poezji. Natomiast druga część tego pytania, czyli skłonności do flirtu, no sądząc z listów, myślę, że tak. Korespondencja Szymborskiej z Zbigniewem Herbertem, która została opublikowana jakiś czas temu, toż to jest sam flirt. Myślę, że ktoś, kto przeczyta tę książkę okiem naiwnym, dojdzie do wniosku, że oni byli namiętnymi kochankami, co oczywiście nie jest prawdą. Oni się po prostu cudownie bawili w ten sposób. Tylko powiedzmy sobie jedną rzecz. Flirt to była zabawa związana no, z takim lekkim odcieniem erotycznym, prawda? Ale głównie chodziło jednak o zabawę. I nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków oczywiście z tego flirtu. Relacje Wisławy Szymborskiej z ludźmi były przyjazne, pogodne i zdystansowane. I wydaje mi się, że to jest również dobra definicja flirtu, prawda? Taka relacja właśnie no, zdystansowana, przyjazna i pełna poczucia humoru. Bardzo dziękuję za kolejne pozdrowienia z różnych miejsc. Jedno chciałbym nadmienić i wymienić, bo to ważne miejsce także w kontekście tej biografii, pozdrowienia z Kurnika. Pani Zosia pisze, że trzeba szukać, Zośka, przepraszam, szukać pozytywów w tej sytuacji. Ta formuła spotkania powoduje, że jest nas spora grupa, tak słyszałem już, że a w zasadzie przeczytałem, że ponad 300 osób, może być nas jeszcze więcej, wspaniale. Jeżeli Państwo będziecie udostępniali to spotkanie dalej. Prosimy o pytania. Ja teraz chciałbym Pani podziękować za, trochę już zacząłem ten wątek, więc pozwolę sobie go kontynuować, za przywrócenie pamięci postaci, no, która jest kontrowersyjna w jakiś sposób, ze względu na swoje zaangażowanie polityczne, o tym trochę powiedzieliśmy, Adama Włodka. Pisze sama Pani o nim w jednym zdaniu wprowadzającym tę postać jakby w kontekście właśnie takim historyczno-politycznym, człowiek zagadka, tak. Człowiek, o którym zapomniano, którego gdzieś wyparto z narracji. Ja też gdzieś mam jakieś krakowskie historie związane z panem Adamem Włodkiem, jakby i pamięcią o nim, ale do nich nie będę wracał. Jak pani myśli, no właśnie, z czego to wynikało, że tak łatwo środowisko zapomniało albo wyparło to, że tak wielu poetom i poetkom ten człowiek przez wiele lat pomagał. Oczywiście były flirty, były jego słynne miłości, podboje i tak dalej, ale no ale że jednak wyprowadził bardzo wiele znanych nazwisk no, na piedestał. Tak. Wie pan, ja myślę, że ci ludzie, którym on rzeczywiście pomagał, a pomagał wielu osobom, pamiętają to, na pewno. No, tylko, że czas płynie, to już są w tej chwili starsi ludzie. Natomiast Adam Włodek zmarł w 86 albo 7 roku, nie pamiętam w tej chwili, skleroza mi ukradła tę datę. I to już jest kawał czasu, po prostu. Jego zasługi były, jak sądzę, bardzo duże, ze względu na to, że on miał fantastyczny słuch poetycki.
bardzo umiał pomagać ludziom, którzy zaczynali pisać wiersze. To znaczy umiał powiedzieć, co zrobić. No, wydaje mi się, że to jest strasznie trudne. W ogóle sobie nie wyobrażam, jak można komuś pomóc pisać wiersz. Jeśli chodzi o prozę, to jest dużo łatwiejsze. Można powiedzieć, no tu ci się fabuła nie trzyma, bohater jest nie taki, a z wierszem. A on to umiał. I Wisława żartowała, że tylko raz się pomylił, to znaczy, że jej wiersza nie docenił. Ale to był oczywiście żart. Natomiast rzeczywiście on był jednoosobową instytucją, jednoosobowym klubem młodego poety. Wykształcił w cudzysłowie, no bo nie było to kształcenie formalne, ale wprowadził do świata literatury ogromną liczbę osób. Warto wymienić choćby Ewę Lipską, prawda, której też, no, jak sądzę, dość mocno pomagał. Ewa Lipska, bardzo zdolna poetka i wspaniała, gdyby nie to oczywiście nie byłaby wielką poetką, ale zasługa Adama Włodka też jakaś w tym jest. Czemu został zapomniany? No, ja myślę, że on trochę za mało czasu poświęcał swojej własnej twórczości. To znaczy, on nie był wielkim poetą, ale był nie najgorszym poetą. To muszę zadać od razu pytanie. W tym czasie, druga połowa lat 50., to jak pani przyglądała się tekstom poetyckim, to kto był lepszy, Szymborska czy Włodek? No, Szymborska. Szymborska. Tak, myślałem. Szymborska. To znaczy on w tym czasie bardzo starał się pisać takie wiersze poprawne ideologicznie, ale ja widzę jego kunszt poetycki w czymś innym, w przekładach. Tak, to prawda. On jest autorem bardzo wielu przykładów i to również przykładów takich skrajnie trudnych jak Kamoesza na przykład. Żeby tłumaczyć poezję, trzeba być dobrym poetą. I Włodek jest tutaj takim przykładem poety, który nie wykorzystał jakby swojego potencjału z różnych powodów. Myślę, że ta ideologia niestety też się do tego przysłużyła, ale wykorzystał swój potencjał jako autora przekładów. Mało kto pamięta, że on tłumaczył Rilkego. On tłumaczył bardzo wielu poetów czeskich. Korzystał z rybek robionych przez zaprzyjaźnionych filologów. Sam myślę, że znał właśnie tylko czeski, chyba niemiecki, rosyjski, ale naprawdę jego przykłady bronią się, no, bez wątpienia do dzisiaj. Więc być może Wisława Szymborska uważała, że on cały swój czas oddawał innym i przez to nie zaistniał tak, jak mógłby zaistnieć, gdyby był bardziej egoistyczny. Ale ja myślę, że on po prostu nie chciał być bardziej egoistyczny. Chciał pomagać ludziom. To jest niektórym potrzebne. Wtedy się czują dobrze, kiedy mogą innym pomóc. No, być może on w taki sposób budował swoje wyobrażenie na temat tego, co zrobić, żeby być dobrym człowiekiem. Małżeństwo Wisławy Szymborskiej i Adama Włodka trwało kilka lat. To dla Wisławy Szymborskiej był trudny moment, kiedy zdecydowali się, żeby się rozejść, ale innego wątku chciałem poruszyć, związanego z tą relacją, bo cały czas do tej relacji wracam, bo mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej jako czytelnika ta książka była przede wszystkim książką o relacjach. Takich relacjach, o które dzisiaj czasami trudno, albo które gdzieś stereotypowo wypieramy, bo pokazuje pani wielokrotnie, że w dalszej historii życia mamy oto gdzieś cały czas powracającego Adama Włodka i korespondencję z Adamem Włodkiem, która jest, jak pani pokazuje, często dużo głębsza na poziomie problemowym, powagi historii, niż na przykład korespondencja z Kornelem Filipowiczem, z którym Wisławie Szymborskiej był najbliżej. To w ogóle bardzo ciekawe. Tak, ja myślę, że tak. Wisława Szymborska jedynie przed Włodkiem niczego nie ukrywała. Być może działo się tak dlatego, że ich relacja zaczęła się, kiedy ona była jeszcze, no, bardzo młoda, prawda? Nie wiem, być może taki ton czy taki język przyjęła na początku tej znajomości i trzymała się go później. Nie wiem, dlaczego tak było. Na pewno nie jest tak, że ona się maskowała przed ludźmi, czy wytwarzała jakiś fałszywy wizerunek samej siebie w tej korespondencji. Nie, ale jednak w listach do Kornela Filipowicza bardzo dużo jest tego, o czym mówiliśmy, czyli flirtu, bardzo dużo jest zabawy, bardzo dużo jest kreacji takich postaci
no, literackich, które piszą do siebie. A natomiast nie ma tego w takim stopniu w listach do Adama Włodka, które na szczęście się zachowały w znacznych ilościach. I ona jest w stosunku do niego bardzo szczera, bardzo otwarta, czasami dość bezwzględna. Ocenia bardzo delikatnie, ale jednak niezupełnie pozytywnie jego wiersze, czego na pewno nigdy nie zrobiłaby w odniesieniu do kogokolwiek innego. Ale wiedziała, że po prostu w ich relacji to jest możliwe. I w tych ich listach, może dzięki temu, jest też bardzo dużo czułości, ale też jest dużo jej troski o niego, dużo obaw. Ona raczej nie lubiła się dzielić swoimi problemami z innymi ludźmi, zachowywała pogodną twarz, uważała, że, i to jest właśnie ten element wychowania przedwojennego, uważała, że nie wolno nikogo obarczać swoimi problemami. I tego się trzymała przez całe życie, nie obarczała nikogo swoimi problemami. Swoje problemy rozwiązywała sama, ludziom pokazywała pogodną twarz. Natomiast zdarzało jej się właśnie w listach do Włodka pisać nasze życie takie kruche, szczególnie w latach 50. ta rzeczywistość taka nieciekawa, co to będzie, jak nie będziemy mieli pracy. Myślę, że warto uświadomić sobie, co ja przeszłam właśnie przez ten kurs uświadamiania, jak wtedy wyglądało życie. Wisława Szymborska nie miała pióra, pisała przez długie lata. Pisała tylko ołówkiem na papierku przebitce, bo nie miała papieru listowego ani papieru maszynowego. Miała jakieś pewnie wzięte z redakcji niepotrzebne przebitki, pożółkłe karteczki, na których pisała ołówkiem, nie zawsze dobrze zatemperowanym, więc dość trudno jest to dzisiaj przeczytać. Nie miała zegarka. W pewnym momencie pisze do Włodka w jednym z listów, że no z poprzedniej pensji kupiła sobie zegarek, bo jednak zegarek jest jej potrzebny, ale ten zegarek był tak marny, że natychmiast jej się popsuł, przestał działać. Kiedy chce iść do fryzjera, to prosi Adama Włodka, żeby pożyczył pieniądze od kogoś ze znajomych. Więc no, to nie są rzeczy, których człowiek się spodziewa w korespondencji noblistki, prawda? Ale ona ani słowem nie narzeka na to, że jest jej ciężko. To było dla niej normalne. Taka była jej rzeczywistość. Ona była osobą bardzo skromną. Warto przymierzyć te normy zachowania do dzisiejszej rzeczywistości. Szczególnie w momencie, kiedy próbujemy oceniać właśnie akces do ideologii, różne zachowania, no życie było po prostu kompletnie inne. Trudno dzisiejszymi ocenami uszczęśliwiać ludzi, którzy żyli wtedy. I żyło im się naprawdę ciężko, a jednak bardzo dobrze sobie radzili, bardzo byli dzielni w tym wszystkim. Mam wrażenie, że ta dzielność, którą ci młodzi ludzie wynieśli z czasów okupacji, bardzo im pomagała przetrwać wtedy. Ale to nie było bez kosztów. To nie było tak, że to super wszystko łatwo. To jeszcze jedna postać, która musi się tutaj pojawić w tej skróconej opowieści, bo tych wątków, które można wyciągnąć z książki, o której dzisiaj rozmawiamy, jest naprawdę mnóstwo, ale widzę, że nawet ten temat został wywołany na naszym czacie i w komentarzach. Pojawiła się postać Kornela Filipowicza. Tutaj pani Aneta słusznie zauważy, że to już na całe szczęście nie twórca tak bardzo zapomniany. Ja przypomnę, że już chyba dwa wybory jego opowiadań ukazały się nie tak dawno, albo nawet trzy, a dosłownie na dniach teraz ukazuje się, czy ukazała się kilka dni temu biografia autorstwa Justyny Sobolewskiej, dziennikarki, która jakby też mam wrażenie ma bardzo duży udział w przywróceniu tej opowieści o Kornelu Filipowiczu. A Kornela Filipowicza muszę zapytać podchwytliwie. Najważniejsza osoba w życiu Szymborskiej, i to jest związek, pani używa takiego sformułowania lub podobnego, którego nie da się opowiedzieć. Jak opowiedzieć w biografii związek, którego się nie da opowiedzieć? Związek, w którym ludzie się
tak strasznie kochają, a tak strasznie też mają potrzebę bycia osobno. Bycia osobno, tak. I różne zainteresowania. Wydawałoby się, że te światy kompletnie nie są w stanie się zejść, a jednak się schodzą i są sobie tak nieprawdopodobnie bliskie. Ta trauma po śmierci Filipowicza, o której pani pisze, kiedy powstają najpiękniejsze miłosne listy, ale nie elegijne, jest zupełnie nieprawdopodobne. Miłosne wiersze, tak, oczywiście, że tak. Wie pan, no, to jest właśnie przyjemność pisania biografii. Nigdy w życiu tego nie robiłam i myślę, że już nigdy więcej tego nie zrobię, ale to wchodzenie w cudze życie i zastanawianie się, jak to było możliwe, jak oni żyli, jak oni dawali radę, prawda? Osoby o tak odmiennych usposobieniach, Kornel Filipowicz, który był jednak no, takim bardzo silnym mężczyzną, bardzo zdecydowanym, jak sądzę, dość apodyktycznym w stosunku do swojego otoczenia, i Wisława Szymborska, która była osobą bardzo niezależną, wrażliwą i delikatną, ale nie dającą sobie nic narzucić. No i cały szereg różnych sytuacji w ich wspólnym życiu, które mogły się skończyć wielką awanturą, rozstaniem, a kończyły się kolejnym wspaniałym wspólnym przeżyciem. Wisława Szymborska niespecjalnie lubiła wyjazdy pod namiot. Tak. Natomiast Kornel Filipowicz uwielbiał, był rybakiem, uwielbiał pływać kajakiem, wyjeżdżał co roku, co najmniej na miesiąc pod namiot. No i co zrobić z tymi wspólnymi wakacjami, jeśli mają być wspólne? Filipowicz jedzie nad jezioro, Szymborska pisze do niego listy i obiecuje mu, że lada moment przyjedzie, ale jeszcze musi zrobić to czy tamto. W następnym liście zapewnia go, że z całą pewnością przyjedzie, ale może już pod koniec tego jego pobytu, aż w końcu okazuje się, że nie znalazła czasu na ten przyjazd. Ale pisze o tym w taki sposób, że jemu nie jest przykro, nie jest mu smutno. Jakoś obydwoje dają radę, ale płynie czas, ten związek się rozwija i w końcu Szymborska decyduje się na wyjazd nad jezioro i spędza w tym parterowym życiu pod namiotem trochę czasu. I w dodatku dzieje się coś ważnego z jej poezją, to znaczy Kornel Filipowicz, myślę, że pokazał jej, jak można żyć w przyrodzie. Ona nie przestała być mieszczką, którą w jakimś sensie była, bez żadnych negatywnych konotacji. No po prostu spędziła życie w mieście i najwięcej czasu spędzała w mieście. Jak wyjeżdżała na wakacje, to do Zakopanego, do Astorii, czyli też do miasta. No natomiast zaczęła inaczej przeżywać, jak sądzę, kontakt z przyrodą od czasu, kiedy spędzała wakacje z Kornelem Filipowiczem, który jak wiadomo, poza tym, że był pisarzem, był przyrodnikiem, więc myślę, że też miał taki dar ciekawego opowiadania o przyrodzie, o naturze, o rybach, o których mógł bezustannie opowiadać. No ale nigdy nie zdecydowali się zamieszkać razem i myślę, że to jest też jakaś ich tajemnica, być może prosta, polegająca na tym, że byli bardzo racjonalni i uważali, że nie można przeszkadzać miłości. Gdyby zamieszkali razem, no Wisława Szymborska mówiła, no jakby to było jedno w jednym pokoju, drugie w drugim pokoju, oboje piszą na maszynie, to wtedy się pisało jeszcze na maszynie, prawda? Same te dźwięki byłyby zabawne, ale prawda była też taka, że z Kornelem Filipowiczem mieszkała jego mama, już wówczas mocno starsza pani. Jeszcze jeden pokój, czy pokojowe mieszkanie, jeszcze jeden pokój był pracownią jego zmarłej żony Marii Jaremy. Więc to nie była sytuacja, która byłaby łatwa. Oni po prostu umieli unikać sytuacji konfliktowych i zachowywać to, co ważne w relacji, a rezygnować z tego, co nie jest takie bardzo ważne. Jeszcze wróćmy na chwilę do Adama Włodka, bo pojawiło się tutaj pytanie, które myślę, że w te relacje damsko-męskie mogę wpleść. Ja tylko dodam, że jest kilka kwestii, których nie poruszymy, a nie tylko na, przepraszam, powiem trochę kolokwialnie, pani Anno, nie tylko na Włodku i na Filipowiczu skupia się pani narracja relacji z mężczyznami, ponieważ tam się pojawia między innymi niejaki Gawlik jako ważny element wieloletni tej relacji.
Jan Paweł Gawlik, ale pojawiają się także inne postaci, pojawia się Zygmunt Szymczak, pojawia się Wexler. Mógłbym tak jeszcze wymieniać, ale pytanie dotyczy od pani Katarzyny i pozwolę sobie je tutaj zacytować. A czemu oni się rozwiedli? Jak rozumiem, chodzi o relację, bo to było jedyne małżeństwo, ponieważ z Kornelem Filipowiczem oni nigdy w związku małżeńskim nie była. Skąd po kilku latach rozwód? No, myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, to znaczy zdrady Adama Włodka w końcu przekroczyły możliwości tolerancji Wisławy Szymborskiej, ale te zdrady wynikały również z tego, że od początku oni założyli, że jest to związek otwarty. Myślę, że to troszeczkę tutaj ulegli modzie, jaka wówczas panowała i niezależność. Wiadomo, że tego rodzaju niezależność jest fajna, jeżeli obie strony mają takie same prawa, czy w taki sam sposób z nich korzystają. Wisława Szymborska bardzo chętnie w swoich listach żartowała na temat tego, ilu mężczyzn uwiodła i wymieniała długą listę, ale byli to mężczyźni, których mogła co najwyżej uwodzić słowem. No, natomiast Adam Włodek był Don Juanem. Adam Włodek uwielbiał kobiety i uwielbiał zdobywać kobiety. Myślę, że trzeba powiedzieć parę słów na temat tego, jak wyglądał Adam Włodek, bo to jest nie bez znaczenia. Właśnie, to jest nie bez znaczenia, jeśli chodzi o jego skłonności do uwodzenia kobiet. On po prostu nie był specjalnie przystojny. Myślę, że troszeczkę nadrabiał te braki. Był niskim grubaskiem. Podobno, ja go nie znałam oczywiście, ale Bronek Maj opowiada z upodobaniem, że ponieważ był dość gruby, więc nosił bardzo szerokie spodnie na szelkach i też spodnie miał podciągnięte prawie że pod pachy, no więc chodził zawsze z takim wojskowym chlebakiem, był taką troszeczkę, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, postacią charakterystyczną, z której łatwo byłoby zażartować. No ale dodawał sobie powagi czy animuszu właśnie tymi podbojami i myślę, że on brał kobiety na poezję, to znaczy obiecywał im, że o nich napisze i pewnie pisał. Pisał piękne wiersze miłosne w czasie okupacji, nawet można powiedzieć, że więcej niż miłosne, bo były to wiersze erotyczne. I później też mu się to zdarzało, ale myślę, że też w gronie osób, którym pomagał w starcie do życia literackiego, było bardzo dużo młodych poetek. No więc, krótko mówiąc, w pewnym momencie Wisława Szymborska miała tego najprawdopodobniej dość i postanowili się rozstać. Przepraszam, pozwolę sobie tylko ten, tak. Tutaj jest... Nie widać. Wyżej. Nie widać, niestety, dobrze. No, w każdym razie zobaczycie Państwo, w książce jest kilka zdjęć Adama Włodka, jest jedno takie zdjęcie, na którym jest bardzo, bardzo młodziutki, a potem jest ten etap, o którym Pani pisze, że... No więc właśnie, zaokrąglił się i biedak przez całe życie się odchudzał, ale no, mam wrażenie, że wybrał raczej piwo niż zgrabną figurę, w związku z czym zachował... No, dobry humor, ale właśnie nie był specjalnie przystojny. Ale można też znaleźć dokumentację, na której widać Adama Włodka w stroju księżniczki. Tak. A jednocześnie muszę podkreślić, bo to się u pani pojawia, że o kohortę i nie tylko o kohortę, sam będąc Don Juanem, jak pani mówi, był zazdrosny o Lemików i paru innych, którzy nie tylko korespondowali z Wisławą Szymborską, ale utrzymywali z nią relacje, chociażby z tego powodu, że część z nich była związana ze słynną ulicą, z słynną kamienicą przy ulicy Krupniczej. Tak. Pojawia się tutaj jeszcze kilka ważnych kwestii. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, a ja chciałbym zadać Pani jeszcze 2-3 ważne pytania, więc teraz poprosiłbym jeszcze o krótkie odpowiedzi i będziemy przechodzili do podsumowania. Jak Pani ocenia relację korespondencyjną ze Stanisławem Barańczakiem? Pisze Pani Teresa. Tak, no, trudno mi jest ją oceniać, natomiast jest to niewątpliwie bardzo interesująca korespondencja, ale korespondencja
Myślę, że gdyby nie trudności zewnętrzne, to byłaby dużo bardziej interesująca. To znaczy, znaczną część tej korespondencji, czy pewną część, zajmują opowieści Barańczaka o usiłowaniach opublikowania wierszy Szymborskiej. I trudno dzisiaj w to uwierzyć, ale on naprawdę miał z tym problem, żeby opublikować w Stanach przekłady Szymborskiej. No natomiast fascynujące są te fragmenty, te listy, kiedy mowa jest o sztuce przekładu. W ogóle korespondencja Szymborskiej z tłumaczami to jest osobny jakby temat, na pewno wart poruszenia i mam nadzieję, że ktoś kiedyś coś na ten temat napisze, ponieważ tłumacze to byli jedyni ludzie, z którymi ona decydowała się dyskutować o swojej poezji. To znaczy, no, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, że wtrącała się do tych przekładów. Miała doskonały słuch również w obcym języku. Szczególnie jeśli chodzi o przekłady niemieckie, jeśli chodzi o przekłady na angielski, no nie znała angielskiego. Ale bardzo wiele jest w tej korespondencji sugestii również przekładowych. No i całe oceany fantastycznego poczucia humoru. Kto nie czytał, to bardzo zachęcam. Tak, słucham. To jeszcze kontynuując wątki dotyczące samego pisania i wracając trochę do punktu wyjścia, czyli do biografii, tutaj w komentarzach pojawiały się takie kwestie, widziałem w jednym z komentarzy no właśnie takie pytanie tak naprawdę, dlaczego zdecydowała się jednak pani po raz kolejny opowiedzieć nam o Wisławie Szymborskiej, pomimo tego, że była już jedna biografia, 97 rok, a później wznowienie, a później były listy, mówiliśmy między innymi o znakomitym, opublikowanym przez wydawnictwo A5 wyborze listów Herberta do Szymborskiej w opracowaniu pana Krynickiego, no ale to jest jeden z wielu przykładów. Mówiliśmy, nie powiedzieliśmy, ale ja to powiem, była przecież też taka relacja sekretarza wieloletniego Wisławy Szymborskiej, oczywiście, Michała Rosinka, książka, która ukazała się jakiś czas po, z tego co pamiętam, po śmierci noblistki. Zastanawiałem się też nad tym, czytając tą biografię, czy się pani nie bała? A potem pomyślałem sobie, że skoro to jest biografia wewnętrzna, a poprzednia biografia była trochę taką biografią, zresztą jak mówiły same autorki, zewnętrzną, to że starała się pani pokazać te niuanse, patrząc z perspektywy, przepraszam, mam nadzieję, że pani nie urażę i że nie użyję też jakiegoś stereotypu, ale muszę o to zapytać, takiej kobiecej wrażliwości. Używam teraz specjalnie trochę stereotypu. To znaczy, że moja żona często mi mówi, słuchaj, nikt mnie nie zrozumie tak jak druga kobieta, nawet w sklepie, ty mnie nigdy tak nie zrozumiesz. Znaczy, że gdzieś szukanie tej wrażliwości, tak, której nie ma, która jest w historii, nie ma jej w listach, albo można ją z korespondencji wyciągnąć i też z historii opowieści ludzi. Ja się oczywiście bardzo bałam tego pisania biografii. Bałam się po pierwsze, że zrobię plagiat Szczęsnej i Bikont. Jest to książka, do której poziomu no, nie próbowałam nawet doskakiwać. Jeśli chodzi o książkę Michała Rusinka, no to po prostu ja dojechałam do tego momentu, od którego on zaczynał. Tak. I znaczy może niedokładnie, no bo piszę też opowiadam historię do końca życia Wisławy Szymborskiej, ale nie wdawałam się w szczegóły, o których Michał napisał z pierwszej ręki dużo bardziej interesująco. Natomiast jest coś takiego jak perspektywa kobieca i coraz częściej się o tym mówi, że warto różne rzeczy, na przykład biografię, pisać od nowa z perspektywy kobiecej. Ja nie miałam tego problemu, ponieważ pierwszą biografię napisały dwie kobiety, więc to zupełnie jakby nie o to mi chodziło. Ja myślę, że nie do końca sama zdawałam sobie sprawę z tego, czemu się w to pakuję. I dopiero jak skończyłam pisać, to zdałam sobie sprawę z tego, że Wisława Szymborska była mi bardziej bliska i była ważniejsza dla mnie w moim prywatnym życiu, niż mi się na początku wydawało. Po prostu ta książka pomogła mi odpowiedzieć też na parę swoich własnych pytań o relacje z nią.
To jest ciekawe, bo to, co pani mówi, jest dowodem na to, że jednak autor biografii, jeżeli znał postać, heroinę czy bohatera swojej opowieści, też coś w czasie pisania podświadomie lub nieświadomie przepracowuje. Tak, tak mi się wydaje. I Wisława była, ja ją znałam, ale nie mogę powiedzieć, że znam ją bardzo dobrze. Powiedzmy tak, miałam fajną pozycję do obserwacji, bo byłam w drugim rzędzie. I w związku z tym widziałam różne takie rzeczy, których nie widzi się, jak się jest bardzo mocno zaangażowanym w relacje. I widziałam, że jest to osoba, która ma wewnętrzną tajemnicę. I chciałam sobie odpowiedzieć może trochę, przynajmniej w jakimś stopniu, na pytanie, jak jest zbudowana ta tajemnica, prawda? No bo tajemnica to nie jest zagadka, którą można rozwiązać. Ta wewnętrzna tajemnica Szymborskiej pozostanie tajemnicą, ale można się do niej przybliżać z różnych stron i próbować sobie odpowiedzieć na pytanie, z czego jest zrobiona ta tajemnica. I moim zdaniem, jeśli mogę cokolwiek na ten temat z takiego osobistego punktu widzenia powiedzieć, to tajemnica Szymborskiej polegała na tym, że umiała przerabiać traumę, cierpienie, trudne momenty w swoim życiu na twórczość. I nie była to smutna twórczość. To znaczy, ona umiała przechodzić przez rzeczy trudne, zwycięsko w tym sensie, że nie popadała w przygnębienie, nie popadała w rezygnację. No, to, co sama o sobie powiedziała, moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz. Najpierw zachwyt, ale rozpacz niestety też. To jest też taka biografia, która może być takim, jednak biografia napisana w takim, no jednak bardzo przystępnym, więc przepraszam, no oczywiście, powiem to, popkulturowym stylu, ale to jest taka biografia, która też, mam wrażenie, jest takim spojrzeniem właśnie wewnętrznym na Szymborską, która może trochę wejść w polemikę z tym, co gdzieś jednak nagromadziło się po śmierci Wisławy Szymborskiej, z taką Szymborską leciutką, kojarzoną tak, z kubeczkiem, wyklejanką, loteryjką, fantami, gierkami i zabawami, bo rzeczywiście tych tematów poważnych tutaj i traum po odejściach kolejnych swoich osób, partnerów tak. Jest, i to jak długo ona to przepracowywała, tak. jest dużo. No to zbliżając się powoli do końca, muszę zadać pani to pytanie, czy Szymborska uzależnia, bo mam wrażenie, że trochę opowiadając o tym na przykład o Filipowiczu, o Włodku, o innych postaciach, które wchodziły w tą relację, że gdzieś ten, podświadomie czytając tą książkę, miałem takie wrażenie, że ona miała coś w sobie takiego, że jednak człowiek chciał być blisko niej. Myślę, że czy ona uzależnia? Myślę, że uzależnia w takim sensie. Znaczy, może w podwójnym sensie. Pan, dla mnie to, że ona przeszła do popkultury, jest i rodzajem fenomenu, i właśnie dowodem na to, że ona uzależnia, że ludzie, znaczy odbiorcy, czytelnicy oswajają ją. Szymborska poetka nie jest łatwą poetką. Natomiast no, to że udało się, i ja nie mówię tego w sensie negatywnym, to w jakim sensie jest to taka gombrowiczowska gęba, prawda? Starsza pani, która robi wyklejanki, ale proszę zauważyć, że to się działo za jej życia. Ona nigdy nie miała nic przeciwko takiemu wizerunkowi, bo ona też taka była. I ta jej pogodna twarz, ta jej chęć do zabawy, poczucie humoru, to jest coś, co jest... No, powstała taka persona popkulturowa, która jest wielu ludziom bardzo bliska. I poezja mieści się w tym. Może nie na pierwszym miejscu, ale mieści się, prawda? Natomiast myślę, że ta poezja czytana ciągle, myślę, że sporo jest osób, które czytają co najmniej często Szymborską, w jakiś sposób uzależnia tak pozytywnie, to znaczy ona daje siłę do życia, daje no, ten rodzaj właśnie dystansu, może też takiego splinu, który zastępuje smutek.
daje uśmiech, może ironiczny, może trochę krzywy, ale zawsze, zawsze możliwy, prawda? To potrafię, potrafię sobie poradzić. Tak jak Szymborska potrafiła sobie poradzić z różnymi rzeczami, tak myślę, że czytelnik Szymborskiej też może sobie pomyśleć, no poezja pomaga w życiu, wizerunek poetki taki, a nie inny, pozwala uwierzyć w to, że damy radę. To w jakimś sensie uzależnia, a w takim pozytywnym sensie, to znaczy, no powiedzmy sobie to wprost, daje nadzieję. Szymborska daje nadzieję, szczególnie w trudnych sytuacjach, w trudnych czasach, daje nadzieję. Jeżeli ktoś jest ważny, ważnym pisarzem, pisarką, twórcą, to mam wrażenie, że trzeba mieć go na podoreniu, szczególnie jeżeli, jak pani powiedziała, daje nadzieję. I to jest naprawdę ostatnie pytanie. Widzę za panią księgozbiór, sam mam księgozbiór i patrząc na te książki, które mam z tyłu, bo odbijają mi się w kamerze, teraz trochę kuchni sprzedajemy, muszę zapytać, czy to ma pani gdzieś tam na tej półce coś Wisławy Szymborskiej? Ale oczywiście, tylko że mam z drugiej strony monitora. Czyli jest, moje z kolei tomiki Wisławy Szymborskiej są właśnie na ścianie, gdzie jest sporo poezji i sporo biografii. Było kobiece spojrzenie, jeżeli państwo, bo tam pojawiła się taka kwestia Filipowicza, Kornel Filipowicz także pojawia się bardzo obszernie w bardzo kobiecym spojrzeniu na Jaremiarkę, Marię Jaremę, w opowieści Agnieszki Dałkrzy, książkę, która otrzymała już wyróżnienia i była nominowana do wielu nagród w naszym kraju. Ta Juliusza, tak. No właśnie. Bardzo serdecznie państwu z Polski, różnych części Polski, krain polskich i spoza Polski dziękuję. Możecie państwo, jeżeli się podobało, zostawić tutaj swoje podziękowania dla autorki, co także podejrzewam dla organizatorów i Instytutu Reportażu i wydawnictwa Znak będzie widomym i widocznym dowodem na to, że takie spotkania warto organizować online. Tutaj pojawiło się wśród jednych z komentarzy takie podziękowanie, że właśnie online daje tą możliwość nie bycia w jednym kameralnym czy większym miejscu, tylko uczestniczenia właśnie będąc w różnych miejscach na świecie, w tych wydarzeniach literackich, które są ważne w wydarzeniach związanych z literaturą non-fiction, a także z nowymi biografiami. To jest książka, o której dzisiaj rozmawialiśmy, Szymborska, Znaki szczególne, biografia wewnętrzna, Joanna Gromek-Ilk. Pani Joanno, bardzo serdecznie pani dziękuję za szczerość bardzo. I opowieści. Dziękuję. Piękne dzięki. Dziękuję bardzo. Jeszcze mogę o coś zapytać? Czy ja będę mogła przeczytać wszystkie te głosy, które tutaj się pojawiały i teraz nie zdążyłam ich przeczytać? Tak, ja informuję państwa, że ta relacja oczywiście na stronie Instytutu Reportażu będzie dostępna, a za 2-3 dni powinna się także pojawić na YouTubie i tam również pojawią się państwa komentarze. Z tego co wiem, było nas mnóstwo osób, za co również państwu za poświęcony czas, szczególnie, że to wieczór. Dziękuję, życzymy bardzo państwu... Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego i zdrowia po prostu. I takiej dziękujemy dobrej myśli. Bardzo. Nadziei. Dziękujemy bardzo.